proszę pana Marka Materka. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie w Starowicach. Średnio w tym stroju do nas pasuje, ale chciałbym was gorąco powitać. Cieszę się, że po raz pierwszy od dodania tego obiektu do użytku w Starowicach zorganizowano Świętokrzyską Ligę Prowadzką i możemy was gościć. Wszystkich was serdecznie witam i zawody Starowica uważam za otwarte. Serdecznie dziękujemy panu prezydentowi za powstanie uczestników i otworzenie małej Ligi Prowadzki. Dzień dobry Państwu, w imieniu Świętokrzyskiego Ogrodowego Związku Powackiego. Witam wszystkich zawodników, trenerów, rodziców. Dziękuję władzom Targowic za udostępnienie nam tej kuchni. Tradycją ligi małej i dużej jest to, że finałowe zawody odbywają się u drużyny, która wygrywa klasyfikację. I ta tradycja w tym roku została podtrzymana. Po raz pierwszy zawody małej ligi odbywają się u klubu, w klubie, który wygrywa klasyfikację i jest gospodarzem zawodów finałowych. Także w imieniu Okręgowego Związku dziękuję władzom miasta za udostępnienie tego obiektu. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników, dobrej, zdrowej rywalizacji i oby te zawody przebiegały sprawnie. Mamy bardzo dużo dzieciaków, jest 220 osób startujących, także bardzo ciekawe zawody. Długie zawody, więc każdemu życzę dobrych wyników i miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za zabranie głosu panu naczelnikowi zawodu. O zabranie głosu proszę kierownika pływalni w Strachowicach pana Krystiana Sadze. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Rady Gminy swoich pracowników. Bardzo miło was gościć. Szczególnie serdecznie witam dzieci, zawodników. Liczę, że będą dzisiaj padały kolejne rekordy. Życzę miłej zabawy i świetnych wyników. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu kierownikowi za zabranie głosu. O zabranie głosu proszę prezesa klubu Kujawskiego, pana Kuda Strachowice, pana Bartosza Staneckiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam zawodników, witam trenerów, witam rodziców. Bardzo dziękuję władzom miasta za to, że po raz pierwszy mogliśmy pokazać, jak wygląda nasz basen naszym rywalom, naszym współzawodnikom, klubom wszystkim, z którymi od lat rywalizujemy. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że pozwolono nam zorganizować tutaj Świętokrzyską Ligę Prowadzką. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi, panu kierownikowi za to, że te zawody mogły się tutaj w końcu odbyć. Bardzo się cieszymy, no i życzymy udanych zawodów. Dziękuję. Dziękuję panu prezesowi. A ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w ceremonii otwarcia finałowej 6. rundy Małej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej. Ze swojej strony życzę sędziom jak najmniej pracy w dniu dzisiejszym, zawodnikom stworzenie wspaniałej sportowej atmosfery, wielu rekordów życiowych, rekordów okręgu, a publiczności oczywiście wielu sportowych emocji z tego względu, że po raz pierwszy w Starachowicach taka naprawdę będzie wspaniała impreza, a mnie jest również miło gościć państwa na pływalni w Starachowicach. Już mamy na platformie startowej przygotowane zawodniczki, które popłyną w serii pierwszej na dystansie 50 metrów stylem klasycznym. Na miejsca. Nie wystartowały dziewczęta w serii pierwszej. Wcześniej zapowiadane przeze mnie dwie zawodniczki Barakuda są to na torze drugim płynie Wiktoria Iliszko, na torze trzecim Weronika Kowalczyk i na torze czwartym zawodniczka Przeostrowiec Gabriela Górnia. Ja myślę, że z Państwa strony najmłodszym uczestnikom przyda się i pomoże im tutaj na pewno doping z Państwa strony licznie zgromadzonych tutaj na pływalni w Starachowicach. Najmłodsi tutaj będą się chcieli pokazać Państwu jak z najlepszej strony po raz pierwszy. Tak jak wszyscy, którzy brali udział w otwarciu, powtarzali po raz pierwszy w Starachowicach. Finałowa runda Małe Święto Wszystkie Ligi Pływackiej. Małe Święto Pływackie po raz pierwszy w Starachowicach.
I za chwilę będziemy mieć pierwszą zwycięzczynię, jak widzimy najszybciej w tej chwili zmierza do linii mety na torze drugim zawodniczka Barakudy Starachowice Wiktoria Jeśko, która będzie najlepsza w pierwszym wyścigu. Jeszcze dotyka w tej chwili linię mety i orientacyjny rezultat to 1 minuta 6. Wielkie brawa dla pierwszej zwycięzczyni serii pierwszej.